Dobra, materiał jest przed jakieś 5 dni, ale być może z 6 cała informacja jest, bo ponoć jakiś gigantyczny wyciek z Rocksera wyszedł odnośnie GTA 5 i GTA chyba 6, coś w tym stylu, więc posłuchajmy, obejrzyjmy. Cały materiał ma jakieś 8 minut, jest od lootboxa jakiegoś. Zobaczymy, co tu ciekawego nam poopowiadam, więc lećmy z tym koksem. Niestety Rockstar Games po raz kolejny zostało dotknięte dużym wyciekiem informacji. Miał wyciec cały kod źródłowy Grand Theft Auto 5, kawałki kodu źródłowego 6, informacje na temat anulowanej gry Agent oraz... Cały kod 5? Damn! Co będzie z GTA Online, skoro 5 wyszedł cały kodzik i częściowo 6? Jezus Maria, ale tam mają kiszkę, kurde, w zabezpieczeniach. Ciekaw jestem, czy wiedzą kto, czy też nie? Oraz plotki o zupełnie nowym IP, które ma pojawić się po GTA 6. Prócz tego kilka mniejszych pierdół, tego jest naprawdę dużo, także wszystko sobie dzisiaj omówimy. Subskrybujcie kanał, a my zaczynamy. Największy cyberatak na Rockstar Games odbył się we wrześniu 2022 roku, kiedy to w sieci zobaczyliśmy multum materiałów z GTA 6, które wtedy nie było jeszcze w żaden sposób zapowiedziane. Pojawiła się wtedy masa gameplay, masa inside'owych rzeczy, których nie powinniśmy znać. Poznaliśmy wtedy lokacje, bohaterów, poszczególne funkcje oraz kilka takich mniejszych dupereli. A nawet kilka dni temu informowaliśmy was, że haker, który dokonał tego włamania, został skazany na szpital psychiatryczny na czas nieokreślony. Gwiazdy Rocka chcieli zrobić sobie również event z publikacją długo wyczekiwanego zwiastunu. Niestety on też pojawił się w sieci. Już dzień wcześniej mieliśmy możliwość oglądania go. No i przez to Rockstar musiał ten event anulować i wrzucił sobie wcześniej po prostu trailer. No i dochodzimy do dnia wczorajszego, a dokładniej mówiąc do pierwszego dnia świąt i Wigilii, kiedy to w sieci zaczynają pojawiać się pierwsze informacje o nowym wycieku plików twórców Grand Theft Auto. Zacznijmy od pierwszego. Miał wyciec pełny kod źródłowy GTA 5 i to jest informacja bardzo ważna i bardzo nieciekawa zarówno dla nas, jak i dla Rockstaru. Wyciek kodu źródłowego gry wideo oznacza, że część lub całość kodu programistycznego używanego do stworzenia gry została nieautoryzowanie udostępniona publicznie lub osobom trzecim. Taki wyciek może mieć kilka konsekwencji, jak na przykład problemy z bezpieczeństwem. Jeśli kod zawiera luki bezpieczeństwa, mogą one zostać wykorzystane przez osoby trzecie, co może prowadzić do oszustw, ataków hakerskich lub innych działań zagrażających bezpieczeństwu graczy. Dotyczy to również GTA. Albo po prostu złamaniu tego zabezpieczenia, bo przynajmniej będą wiedzieć, jak to działa, nie? W jaki sposób i żeby to obejść, nie? Więc no, trzeba uważać, kurde. Online. Czy też będą mogli w o wiele łatwiejszy sposób obchodzić zabezpieczenia gry Rockstara. Właśnie. Mam nadzieję, że dostaną czekoladę. Trzeba zadać kciuki, chłopaki. Może to również wpłynąć na konkurencję. Inni deweloperzy lub konkurenci mogą wykorzystywać wyciek kodu do analizy lub kopiowania unikalnych rozwiązań i technologii. A no jeżeli akurat kod źródłowy Rockstar Games by wyciekł, a inni deweloperzy nauczyli się z niego korzystać, no to dla graczy, dla nas, byłby to chyba najlepszy możliwy scenariusz. Taki wyciek kodu źródłowego może naruszać prawa autorskie i własność intelektualną firmy, co następnie może prowadzić do komplikacji prawnych i strat finansowych. Gracze mogą korzystać z wycieku do tworzenia modyfikacji, co z jednej strony może się wydawać pozytywne, ale z drugiej może prowadzić do nieuczciwej gry lub zepsucia doświadczenia. Wyciek może też zakłócić plany wydawnicze. Znaczy ja sądzę, że jak będą mody wychodzić do GTA 5, albo chociażby 6, jak wyjdzie, no to raczej Rockstar będzie ich banował, nie? Się będą grodzić pozwami i tak dalej, nie? To zazwyczaj chyba miało miejsce, nie? Strategie marketingowe i ogólną trajektorię rozwoju gry. Przejście kodu źródłowego do sieci jest zatem poważnym problemem dla firmy tworzącej gry wideo, w tym przypadku dla Rockstara, który może mieć długotrwałe i różnorakie skutki. W plikach została znaleziona również bardzo ciekawa informacja dotycząca dodatków fabularnych do trybu single player, które z jakiegoś powodu zostały skasowane. Możemy się tylko domyślać powodów i pierwsze co przychodzi na myśl to mocniejsze skupienie się Rockstar Games na trybie online do GTA 5, który przynosi ogromne zyski. W każdym razie, jakie miało być te 8 DLC-ków? Agent Trevor, pewnie jakieś związane z Trevorem, który wykonuje jakąś śmieszną misję. Prolog DLC. Ludzie spekulują, że jest to prequel do fabuły GTA 5, a dokładniej rozwinięcie jego prologu. Następnie mamy Liberty V, DLC, które ludzie od razu połączyli ze zdjęciem z 2016 roku, które przedstawiało fragment mapy rzekomo Liberty City w Grand Theft Auto 5. Tak, najprawdopodobniej ten dodatek wprowadzałby zupełnie nową mapę. Następnie mamy jeszcze DLC nazwane Assassination, Manhunt, Norman, Relationship oraz Enterprise. Co więcej, w wycieku znajduje się również zdjęcie przedstawiające pierwszy pomysł na mapę do GTA 5. Fajnie możemy zobaczyć, jak ewoluował pomysł na nią, no bo porównując to do tego, co mamy obecnie, wszystkie te tereny pozamiastowe, te wsie, zostały bardzo mocno rozwinięte. A więc tyle o GTA 5, przejdźmy sobie do 6. Po sieci lata screen przedstawiający część kodu do GTA 6 z Pythona. Możemy
tam zauważyć, że nazwa robocza gry to Projekt Americas, a to wraca nas do wycieku z 2018 roku. Serwis The Know donosił wtedy, podając się na swoje źródła, że gra powstaje pod właśnie takim kryptonimem. Oni jako pierwsi powiedzieli, że kolejny projekt Rockstar Games, czyli dzisiejsze GTA 6, powstaje pod nazwą Projekt Americas. W tym samym artykule twierdzili, że gra rozgrywać się będzie w dwóch lokacjach. W Miami, co zgadza się z ostatnim trailerem, oraz na terenie Ameryki Południowej. W 2018 roku pisali, że gra będzie wysyłać nas na misje w tych różnych lokacjach i byłaby to kolejna duża zmiana dla tej serii, bo dotychczas każde GTA rozgrywało się w konkretnej metropolii, a tu mamy aż dwie lokacje i to dodatkowo na dwóch różnych kontynentach. Bully 2. Tak, tutaj też jest o tym wzmianka i to nawet całkiem obszerna. Bully to generalnie taka poboczna seria od Rockstar Games, która prezentowała nam życie ucznia. Chodziliśmy do szkoły, mieliśmy też przygody poza szkołą, rozwijaliśmy relacje z rówieśnikami i inne tego typu aktywności. No i po premierze jedynki nie zanosiło się na sequel. Co prawda, od czasu do czasu pojawiały się plotki, że gdzieś tam w kuluarach Rockstar Games może pracować nad Bully 2, ale nigdy to nie było nic oficjalnego. Nigdy to nie było nic od takiego bardzo zaufanego źródła. Najnowszy wyciek pokazuje, że gwiazdy rocka maczały palce przy Bully 2. W sieci lata kilka dowodów pokazujących, że rzeczywiście takie prace miały miejsce. Oto jedno z nich, pokazujące folder z plikami. Zapewne jest to cała gra Bully 2. Mam nadzieję, że przez screena folderu nie ściągną mi tego filmu. Znaleziona została nawet nazwa robocza tego projektu. Brzmi ona Jimmy. Znajduje się tutaj również wzmianka o agencie. Gra Agent od Rockstar Games została zapowiedziana w 2009 roku. Today we'd like to announce a new property coming from Rockstar North. Ale od tamtego czasu niewiele informacji zostało ujawnionych na temat tego projektu. Agent miał być grą akcji rozgrywającą się w okresie zimnej wojny lat 70. XX wieku. Gra miała oferować głęboki scenariusz związany ze światem szpiegowskim i politycznymi intrygami. Narracja miała mocno inspirować się filmami z Jamesem Bondem. Za jej opracowanie zabrał się zespół Rockstar North. Tytuł miał być ekskluzywny dla PlayStation 3. Exclusive to PlayStation 3. A szef Take-Two określał go zupełnie nowym sposobem doświadczenia gier wideo, którego wcześniej nie widzieliśmy. Tak, to są jego słowa, które bardzo mocno pobudzają wyobraźnię. Od tamtego czasu o projekcie była cisza i nikt poza Rockstarem nie wiedział, co się z nim dzieje. Produkcja utknęła w deweloperskim limbo i dopiero w październiku 2021 roku zniknęła z portfolio gwiazd rocka, a to oznaczało, że zapewne została anulowana. Jak jeszcze przez lata odświeżono trademark agenta, no to niestety w 2021 roku to się skończyło. Co prawda krążą teraz plotki, że niby cały czas trwają jakieś tam prace nad tytułem, ale nie ma na to żadnych dowodów. O tej grze pojawiły się tylko informacje od niezbyt wiarygodnego źródła. A w samym wycieku pojawiła się taka oto mapa, podpisana Agent Map. I tak miała wyglądać mapa do tejże oto gry. Na moje oko jest ona trochę pusta, ale wydaje mi się, że może to być pierwszy prototyp mapy przedstawiający bardziej ukształtowanie terenu, to jak gdzie będzie miała granicę i tak dalej, i tak dalej. Ewidentnie wygląda na nieskończoną. Pojawiły się również pogłoski, że Rockstar Games od 2018 ma pracować nad zupełnie nowym IP, które pojawi się po GTA 6. Te informacje pochodzą od jednej z osób, która rzekomo ujawniła kod źródłowy do GTA 5. Według nich Rockstar Games pracuje nad nowym IP z pomocą niezwykle popularnego zewnętrznego dewelopera. Czyli za tą grę w pełni nie byłoby odpowiedzialny Rockstar Games, a wzięliby sobie oni do pomocy kogoś zewnętrznego. Dziwne jest to posunięcie i niepodobne do gwiazd rocka, ale może chcą oni rozbudować swoje plany wydawnicze. Niedawno, bo w październiku 2023 roku, Take-Two zgłosiło znak towarowy nazwany Project Ethos, co ludzie wiążą sobie z tym nowym IP. Według tego ziomka, tym nowym IP ma być gra osadzona w średniowiecznych klimatach fantasy. Wspomniano, że mimo, że Agent jest w fazie rozwoju, prawdopodobnie zostanie wydany później, podczas następnej generacji konsol. Średniowieczne fantasy może być nową drogą dla Rockstar Games, mogącą konkurować z takimi grami jak Elder Scrolls, chociażby Elden Ring. W związku z tym nadal to jest nowy kierunek. Dzięki również. Z prawdopodobnym naciskiem na broń białą. Również do siebie. Łączyłoby się to z plotką z 2019 roku, która sugerowała, że Rockstar pracuje właśnie nad tego typu produkcją. W 2019 fani znaleźli na LinkedInie jednego z pracowników ciekawy zapisek dotyczący jego pracy. Miał on tworzyć dla gwiazd rocka elementy architektoniczne wykonane w stylu, którym charakteryzowało się średniowiecze. Grafik twierdził, że prace te mają zostać wykorzystane w ich kolejnej grze. Tak jak mówiłem, informacje o tym średniowiecznym wycieku to bierzcie raczej przez palce. To tyle na dzisiaj. Ploteczki. Się jutro i cześć. Ploteczki plotunie, tak jest. Ploteczki. Ploteczki plotunie, tak jest. Ale ten wyciek od Rockstara odnośnie całego kodu GTA 5, wow.